Więc korzystając z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych, chcę Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia. I ogromną dla mnie radością jest, że Jego Ekscelencja ksiądz profesor doktor habilitowany biskup Artur Mziński miał czas, by poświęcić go dla nas. Dziękuję serdecznie księże biskupie za ten poświęcony czas i za słowo, które ksiądz biskup do nas skieruje. Ale tak na początku chciałam Państwu, korzystając z tej okazji, życzyć najserdeczniejszych, najwspanialszych, najmilszych, najbardziej kochanych świąt wielkanocnych, przepełnionych ogromną miłością. Wielka Noc, czyli Wielka Noc, w której zmartwychwstał Pan Jezus, w Wielkiej Nocy. Chciałabym, żebyście Państwo również doświadczyli tej ogromnej mocy zmartwychwstałego Jezusa. Żebyście Go po prostu szukali, bo On na pewno czeka na Was. Z doświadczenia własnego mogę powiedzieć, że ja Go znalazłam. I tego życzę Państwu z całą mocą, z całą siłą Ducha Świętego. Natomiast przy tej okazji oczywiście nie sposób zapomnieć o naszym rodaku Janie Pawle II, gdzie tutaj inaugurację w tym budynku 16 października mieliśmy jako pierwszą, a wybory papieża były rocznica 35. jego wyboru. Natomiast już niedługo, w niedzielę Miłosierdzia Bożego, nasz błogosławiony papież Jan Paweł II będzie świętym. I takie szczególne słowa on skierował do wszystkich nas, ale w szczególności do młodzieży, bo jest to pokolenie Jana Pawła II, do młodzieży, które mówi o nowej ewangelizacji. I ogromnie zachęcam Was i bardzo bym pragnęła, by w naszej szkole był początek tej nowej ewangelizacji. Tego nowego życia, które rodzi się jakby w sercu każdego człowieka. A potem ono przekazywane jest po prostu dalej. Jeżeli ktoś zasmakował nowego życia, chociażby na różnego rodzaju kursach, to wie doskonale, o czym mówię. Ale bardzo bym pragnęła, żebyście mogli dalej nieść tą wspaniałą, nową, dobrą nowinę. Teraz, księże biskupie, bardzo bym prosiła o słowo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa, jak się zgromadzony. Dziękuję Pani Rektor za dostanie się, abym był tutaj w stosownym czasie, bo w tych dniach spotkań podobnych jest wiele, ale dla mnie jest to pierwsze na wyższej uczelni przed tymi świętami wielkanocnymi. I cieszę się, że dane mi było być tutaj właśnie na tej inauguracji wspomnianej przez Panią Rektor. A dzisiaj właśnie razem z Państwem dzielić i życzenia, i radości, na pewno trudności i niepokoje, które towarzyszą naszemu codziennemu, czy też zawodowemu życiu. I to wszystko, bo przecież nie obok naszego życia, nie od święta, ale w codzienności, codzienność naszą wkracza Bóg. On jest tam obecny. My dochodzimy do spotkania z Nim, który wciąż czeka, objawia się, wychodzi naprzeciw. Wychodzi naprzeciw jako kochający Ojciec. Mieliśmy możliwość w tych ostatnich tygodniach i we fragmentach Ewangelii czytanych, chociażby w niedzielne, czy święte, czy codzienne, te fragmenty mówiące o tej miłości poszukującej Boga. Bo przecież święta zarówno Bożego Narodzenia, jak i te wielkanocne, to nic innego jak okazja przeżywania tych świąt w roku liturgicznym do pogłębienia tej więzi z Bogiem, do wejścia w tę relację, o której wspomina Pani Rektor, osobową, osobistą, bezpośrednio, doświadczenie Boga, bo przecież wiara
to mówił papież Benedykt XVI, przygnięcie do Chrystusa i pójście z Nim przez życie. Życie nie staje się wtedy łatwe, wygodne, bezproblemowe, bo nie takie obiecywał Jezus Chrystus, pamiętamy z kart Ewangelii, ale staje się życiem z Nim, we wspólnocie z Nim, z Bogiem, który nas prowadzi. Ale prowadzi nas po ścieżkach naszego życia codziennego, z tymi trudnościami, których doznawaliśmy, a które dzisiaj w świetle wiary i Jego obecności w naszym życiu widzimy, postrzegamy inaczej, przeżywamy inaczej. Gdzie krzyż może być źródłem radości, zawsze pozostając krzyżem cierpienia. Bo jak uczył nas Paweł Apostoł, nie jest już znakiem ani hańby, ani śmiesznym znakiem, ale jest znakiem naszego zbawienia, jest znakiem naszej nadziei. I święta wielkanocne prowadzą nas do tego najważniejszego, kluczowego wydarzenia, dla którego Syn Boży stał się człowiekiem. Bo przez zmartwychwstanie otworzył nam drogę do nieba. Ale zmartwychwstanie, żeby się mogło dokonać w życiu Chrystusa, w naszym życiu, to zmartwychwstaje ten, który był martwy. A więc trzeba było śmierci Jezusa Chrystusa, aby mógł zmartwychw powstać. Czasami albo często o tym zapominamy. Chcemy być w chwale Chrystusa razem z Nim po prawicy Ojca, co jest szlachetnym pragnieniem i celem naszego życia, ale zapominamy albo wręcz odrzucamy krzyż, który jest jedyną drogą do tego, aby przez śmierć wejść w nowe, pełne życia. Dlatego też, będąc dzisiaj tutaj, pochylając się nad tą najważniejszą tajemnicą naszego odkupienia, która dokonała się w Jezusie Chrystusie raz na zawsze, a my w niej uczestniczymy poprzez wiarę w życiu Kościoła, poprzez sakramenty, poprzez odkup liturgiczny świąt wielkanocnych. Gdy mówimy o tajemnicy zmartwychwstania, trzeba nam pamiętać o tym, że nie ma innej drogi jak właśnie ta. I te słowa są dla nas, powinny być wezwaniem i zachętą, nie jakąś tanią reklamą, która jest od tak rzucona, jak wiele innych, które możemy spotkać na każdym kroku naszego życia, ale jest tą dobrą nowiną, niezmienną, trwałą i nawet jeśli dzisiaj mówimy i trzeba mówić o nowej ewangelizacji, to nie mówimy o nowej Ewangelii, tylko mówimy o nowym sposobie docierania z tą samą Ewangelią do tych, którzy uważają, że znają Chrystusa. Czyli do świata Europy, Europy Zachodniej i nie tylko, także w Polsce już mamy ten etap konieczności reewangelizacji, by dotrzeć z Ewangelią jako dobrą nowiną, która stanie się częścią naszego życia, przemieniać będzie Chrystus, będzie przemieniał nasze życie w relacji do tych osób, które uważają się za wierzących, za chrześcijan, bo są ochrzczeni, mają inne sakramenty, pójdą na niedzielę Kościoła, pomodlą się, starają się w miarę uczciwie żyć, ale tak naprawdę Chrystusa nie spotkały. Nie spotkały się, nie doznały właśnie tego odkupieńczego dotknięcia. Nie dlatego, że Chrystus o nim zapomniał, ale dlatego, że właśnie to przeżywanie wiary jest na tej płaszczyźnie, po której chodząc Chrystusa osobowo spotkać trudno. Dlatego są te różne formy rekolekcji, nowej ewangelizacji, misji, kursów, które Kościół na nowo proponuje tym, którzy są ochrzczeni, a pragną pogłębić wiarę z Chrystusem, aby przeżyć swoją wiarę, przeżywać ją wciąż. I święta wielkanocne, bo w ich bliskości jesteśmy, są tym i czasem tego postu, czasem szczególnym tego zastanawiania się nad prawdą, którą świętować będziemy w poranek wielkanocny i nad rzeczywistością naszej wiary. Bo tyle już w życiu naszych przeżyliśmy świąt Zmartwychwstania Pańskiego i trzeba pytać się, na ile to przeżycie zmieniło moje życie, na ile jest ono inne, na ile jest ono w tej więzi pogłębionej coraz bardziej z Jezusem Chrystusem zmartwychwstałym. Dlatego też korzystajmy z tego czasu łaski,
I cieszę się, że tu na tej uczelni, w tym gronie dzisiaj możemy się nad tą tajemnicą pochylić, składając sobie życzenia teraz oficjalnie, za chwilę, mniej formalnie, kto będzie miał z kim pragnienie i będzie mógł do niego dotrzeć. Będzie to wyraz nie tylko tej ludzkiej życzliwości, ale ze świadomością, co świętujemy. Bo współczesny świat proponuje wiele rzeczy, nie zastanawiając się, jaką one mają w sobie treść. A więc piękne opakowanie, piękna kokarda, owszem, zaglądamy do środka i nie wiemy, jest, albo nie wiemy, co jest. Świętujemy święta, no bo jest czas świąt. To nie jest tak, jak już może niejednokrotnie Państwo słyszeli, nie chcę tutaj przedłużać tej formy refleksji, kiedy nawet spojrzymy na nasze kartki świąteczne, gdzie coraz mniej jest baranka, kurczątka, pojawia się zajączek, na Boże Narodzenie, choinka albo jeszcze coś innego, jest okres świąteczny, już nie wiemy jakich świąt, każde można by tu podłożyć, ważne jest, żeby było kilka dni wolnych, może w dobrym układzie być z rodziną w tym czasie, albo wyjechać. Propozycje biur turystycznych na Boże Narodzenie w ciepłych krajach, wielu z tego korzysta. Nie mówię, że wszystko jest złe, tylko jeśli mówimy o świętowaniu jako chrześcijanie, musimy pamiętać, co świętujemy, kogo świętujemy, jaką tajemnicę świętujemy, jakie to ma odniesienie do naszego życia, czemu to służy, tylko temu, by przerwać ten bieg szalony i potrzeba przerwy i odpoczynku na chwilę, czy też właśnie przeżywamy coś, co ma odniesienie do mojego życia, ma należne jemu miejsce, ma wpływ na kształt mojego życia. Dlatego też, przechodząc do lądowania miękkiego, chciałbym życzyć Państwu po tej refleksji nieuporządkowanej, nieusystematyzowanej, wielowątkowej, by ten czas, który jest przed nami, a więc cały Wielki Tydzień, a w sposób szczególny te trzy święte dni, Triduum Paschalne, jak mówimy, był tym czasem szczególnej, pogłębionej refleksji i przeżywania świątecznego, czyli na modlitwie, w liturgii Kościoła, we wzajemnej właśnie wspólnocie miłości, o której słyszeć będziemy w czasie liturgii wielkoczwartkowej, kiedy Chrystus zasiada z apostołami do wieczerzy ostatniej i słowa o miłości, gest miłości, obmycie nóg, kiedy potem ta miłość, tak zaprezentowana tam we wieczerniku, prowadzi go na drugi dzień na krzyż, by oddać życie, bo nie ma większej miłości od tego, to i życie swoje oddaje za przyjaciół. I dopiero potem, po ciszy Wielkiej Soboty, przychodzi radosne Alleluja wielkanocnego poranka, by ono rozbrzmiało w naszych uszach, a jeszcze bardziej w naszych sercach radości, ale będzie tak, jeśli wejdziemy w całą tę tajemnicę Jezusa Chrystusa, by odkryć na nowo, a może po raz pierwszy, ogrom tej miłości, która Boga zaprowadziła na krzyż, aby człowiek dzięki ofierze Syna Bożego, dzięki darowi swojego życia, śmierci, a potem dopiero zmartwychwstaniu człowiek, każdy z nas, mógł żyć pełnią życia, mógł odzyskać to, co stracił przez grzech, poczynając od raju, a potem przez kolejne nasze grzechy. Mógł powrócić do tej pełnej wspólnoty z Bogiem Ojcem, która zrealizuje się w pełni w domu Ojca, ale i dzisiaj może się już realizować, bo Bóg jest tam, gdzie jest miłość, a gdzie jest miłość, tam jest niebo, tam jest właśnie Bóg. Niech więc nie zabraknie tej miłości w naszych sercach i w tym gronie, w którym tu się spotykamy i w tych gronach potem rodzinnych, w których Państwo będą przeżywać te święta Wielkiej Nocy, jedynej świętej nocy. Niech tej miłości nie zabraknie w każdym spotkaniu z drugim człowiekiem, bo Chrystus jest obecny w człowieku, w drugim i potrzebuje naszej miłości. Niech ona będzie ta miłość motorem naszego życia, motorem naszego działania. A dary Chrystusa Zmartwychwstałego, które daje światu najpierw apostołom w wieczerniku, gdy się zjada zmartwychwstały pokój. Potem ta radość, która wypływa ze faktu spotkania ze zmartwychwstałym,
i potem potrzeba ewangelizacji, czyli głoszenia, dzielenia się tą dobrą nowiną, niech staną się właśnie tymi motorami, inspiratorami naszego życia, naszego działania. Tak więc dla Państwa, dla tej uczelni, wszystkich, którzy nie mogą w tym momencie być razem z nami, studentów, wszystkich wykładowców, pracowników, dla Państwa rodzin najbliższych, z całego serca życzę błogosławionych świąt Wielkiej Nocy, radosnego Alleluja, niech ono brzmi w naszych sercach i w naszym życiu przez całe życie i zrealizować się w pełni, kiedy będziemy razem z Jezusem Zmartwychwstałym w domu Ojca świętować Paschę Wieczną. Dziękuję. Zwyczajem naszym polskim, w sposób szczególny polskim, choć pewnie nie jedynie, chcemy teraz pobłogosławić te jajka i te pokarmy na stół świąteczny, którymi za chwilę jajkami, myślę, że w jakiś sposób damy radę się podzielić, a jeśli nie, to biorąc sobie, będziemy mogli potem składać sobie życzenia. Niech to nie będzie tylko znak tradycji, ale niech to będzie także świadectwo, że to Boże błogosławieństwo, szczególnie jajko, symbol nowego życia, za który będziemy się modlić, jest tym darem od Boga i Bóg błogosławi to, co staje się pokarmem dla nas, dla naszego życia. Bo przecież Bóg obejmuje całe nasze życie, to fizyczne, intelektualne, bo jest najwyższą mądrością i to duchowe, które wynosi nas na tę płaszczyznę relacji, kontaktu z Bogiem. Dlatego też wspólnie prosząc Boga o błogosławieństwo dla tych pokarmów, jak mówimy, na stół świąteczny i dla nas, którzy będziemy się nimi dzielić, prosząc Boga o błogosławieństwo, mówimy się teraz Ojcze nasz, który się z niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę. W dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu. A późnym wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Chlebie żywy, który stąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje ciało. Baranku Boży, który pokonałeś zło i obyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z apostołami podczas ostatniej wieczerzy. Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieku. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na nas i na te wszystkie pokarmy i pozostanie z nami na zawsze. Amen. Zapytać. Było krócej niż 45 minut.
a ja chciałam przedstawić Państwu zespół Eclipse. Między innymi naszą studentkę drugiego roku technik dentystyczny, panią Anetę Nowicką. Oczywiście proszę pokazać się. Brawa. I oczywiście przywódca zespołu, pan Mieczysław. Natomiast bardzo Państwa prosiłabym o zaśpiewanie arki, którą bardzo lubi papież. Szanowni Państwo, ja mam nadzieję, że wszyscy znamy i wszyscy razem zaśpiewamy arkę, bo no, nam będzie ciężko tak dwoje, ale myślę, że wszyscy damy radę. My będziemy podpowiadać ten tekst, trudny dość, także zapraszamy serdecznie wszystkich Państwa do wspólnego śpiewania. Yeah.
kochani, byliście wspaniali. Wielkie brawo. Korzystając z okazji, przedstawię również księdza doktora Józefa Hałabisa, który założył szkołę nowej ewangelizacji u Maksymiliana Marii Kolbów-Kościoła. A teraz bym prosiła o umilenie nam tego poczęstunku śpiewem, a zapraszam wszystkich Państwa do stołu i do dzielenia się. Dziękujemy, oczywiście zapraszamy do konsumpcji. Myślę, że kuchnia będzie Państwu wszystkim smakowała, a my będziemy śpiewać nie tylko po Bozi, ale różne w różnych językach. Thank you.